www.tipi.net. Ej, to był na pewno rok 93, bratem TV. Zobaczyłem TikTok Christos Jump. Nie wiedziałem o co, bo miałem wtedy 9 lat, ale to wtedy w mojej głowie swoje ziarno zasiał rap. Minęło parę lat, usłyszałem Ice T, w Polsce królał Leroy, a ja wkręciłem się w Cypher Skill Lokin. Weszli wtedy młodzi, gniewni, a sam tak kurwiał niejednemu w pani z dokumentów. Nie robiłem klik, klik, bo nie miałem internetu, a Juchas miał kasetę, którą zajebał ze sklepu. Pożyczył mi ją i usłyszałem o Tug Life, ale już wtedy bardziej kręcił mi Nowy Jork i nas. Onyx, Monkey, M.O.P. i Wu-Tang Clan, a w kraju molesta i zip skład, skandal. Pamiętam, kto mnie wychował, a chleb powszechny dla mnie była mieszanka wybuchowa. Później zaczęła się moda na szerokie spodnie, pierwsze iwy, pierwsze teksty i mój pierwszy gwiazd na fonie, na mikrofonie. Carlos z Juchazem, efektem tej nagrywki, magia naszych marzeń. Co było dalej wiesz, dziś no name wjeżdża na scenę. Wciąż jestem słuchaczem, ale jestem też raperem i to jest piękne, nie chcę tego zmieniać, bo wiem, że to jest miłość od pierwszego usłyszenia. Od 9-8 zwiedziłem już chyba wszystkie stany, nie fizycznie, ale jestem dobrze obeznany. Od Alabamy, Yela Wolfa i Gucci Mane'a, po Kalifornię, brada Lynch'a i The Game'a. Tak mogę w kółko kręcić globusem, dawać ksywy. Tak mogę w kółko, bracie, póki tego nie zatrybisz. Rap to dla mnie 13 lat edukacji. Dziś Filadelfia gra u mnie na pełnej rotacji. Freeway, Jack Frost i Jedi Mind. Co rano Jedi Mind, chociaż bez stopa to już nie to samo. Jakby Amor wystrzelił we mnie cały kołczan w chwili, gdy usłyszałem Paka i Notoriusa. Przejdźmy na nasz grunt, tu nic co dobre nie jest mi obce. Zobacz chłopaku, jak to poszło do przodu w Polsce. Ten rok był dobry postęp, chuj dobrych następstw. Legal, nielegal, ja już dawno na to nie patrzę. Ksiąg, pamiętasz jak zaczynałeś robić pierwszy rap? Ja w 9-1 ujrzałem dopiero ten świat. Tak, jakoś tak brat, przyszło mi to z wiekiem, że 10 lat później on stał się moim lekiem. Na dobre czy na złe, teraz już jesteśmy razem. W czasie wkurwienia daje potrzebną mi ekstazę. Jakoś od pierwszego sampla, od pierwszego traku wiedziałem już, że będę fanatykiem rapu. Nadrabiam to, co straciłem, gdy mnie nie było. To moja miłość, u mnie nic się nie zmieniło. Czasu trochę przybyło, choć nigdy mi nie mało. Grało to w głośnikach i przyjemność mi dawało. Stało się tak, że ten rap siedzi wciąż we mnie. Słuchawek na głośnikach, teraz sam ze szczycie kleję. I dzieje się tak wokół mojego otoczenia. Rap to moja miłość od pierwszego usłyszenia. Rap!